Czy ty, tak między nami mówiąc, bo wcale nie twierdzę, że to jest złe, czy ty idziesz w kierunku disco polo? Nie, w żaden sposób. Ale... Na pewno? Nie. Ale oczywiście jest to mi zarzucane, no ale w Polsce ogólnie jest tak niestety, często polscy słuchacze czy fani rapu, obrońcy, hip-hopu i tak dalej, często mylą po prostu nawet już nowoczesny beat, wszystko się kojarzy w Polsce, wszystko co w Polsce jest dość nowoczesne, od razu kojarzą z disco polo. Później potrzebuje tu parę lat, aż ludzie są słuchają, już nie jest disco polowe to. To, że ja lubię szybsze bity czy coś, to nie oznacza w ten sposób, że robię disco polo. Mm-hmm. Ale ty powiedziałeś... Chociaż mam taki numer disco polo, więc jakby tam wyjaśniam, jak wygląda moje disco polo. Nadążacie? A z drugiej strony, jeżeli moje numery mają osiągać takie wyniki jak teraz, ja mam dostawać te wszystkie wyróżnienia, ja mam zarabiać tyle pieniędzy z muzyki i mam grać takie koncerty, to mogę być disco polowcem. Dla mnie, żebyś wiedział, to jest deklaracja bardzo dużej niezależności i to za to cię cenię. Ale sam mówisz, że hip-hop umarł i że ty nie jesteś już artystą hip-hopowym. To jest twój... Ja jestem już dzisiaj... Jak będę chciał, to jutro będę youtuberem, potem będę streamerem, zaraz mogę być człowiekiem estrada, mogę być biznesmenem, showmanem. Jakby nie mam już aż takiego oparcia na to, żeby być na co dzień nazywany raperem, bo... Uważam, że w muzyce osiągnąłem już totalny szczyt, co mogę zrobić i myślę, że już tego nie przebiję w swojej karierze, więc... Czyli ty jesteś jak Elvis Presley. On w ostatnim wywiadzie powiedział, ja już nie mam marzeń. Nie masz marzeń? To mam tyle, tylko nie chcę skończyć jak Elvis Presley. No nie wiem, czy nie jesteś na dobrej ścieżce. Drodze lepiej brzmi. Dobre. Dobrze. A powiedz mi, tak między... Naprawdę uważasz, że sięgnąłeś top? W muzyce w Polsce? Nie mówię, że tyle co w muzyce polskiej, chociaż posiadanie diamentowej płyty, czyli wyróżnienia, jakim jest diamentowa płyta za album, plus ileś tam diamentów już za single, no nie ma wyższego wyróżnienia, no więc no co mogę jeszcze w muzyce zdobyć? No nie wiem, może coraz bardziej wyrafinowaną literaturę, coraz lepsze dźwięki. Ty jesteś popularniejszy. Dźwiękami bardzo lubię się bawić, będę tą muzykę dalej sobie robił i tak dalej, ale już naprawdę... Chcę, żeby było to dla mnie taką samą rozrywką, jak dla ludzi, którzy tego słuchają. Nie czuć właśnie tej presji, że muszę coś teraz zrobić, muszę gdzieś coś przebić. Nie chcę mi się już po prostu tego. A ty pięknie śpiewasz? Nie wiem, chociaż chodzę na emisję głosu, ale to ze względu na granie koncertów, żeby poprawić po prostu. Ale chodzisz na emisję głosu i tam ktoś jest, czy sam sobie siedzisz? Nie, bo szczerze, mówię to jako twój fan. Tak, chodzę na lekcje normalnie z nauczycielem. Tak. I co on mówi? Zmień zawód. Bardziej, to jest dość ciekawe, bo chodzę do bardzo mądrego gościa, utalentowanego przede wszystkim, bo mój... Ziomek, ten ziomo! Tak, mój ziomo, z którym który mnie tam uczy, no. śpiewa chyba cały czas w operze. I on cię uczy? On nienawidzi rapu. To chyba u ciebie powoli słychać. Ja on kiedyś tam mówi, no Kiza, tam sprawdziłem twoje piosenki. Ja mówię, ja nie mogę tego k***a słuchać. Mówię, ale był na tych samych, sam w ogóle zaskoczył mnie, bo sam do mnie napisał SMS-a przed tym koncertem, na którym też byłeś. No. I mówi, Patryk, ja przyjdę zobaczyć ten twój koncert. Mówię, pewnie. No. I on tam był, przyszedł sam, w ogóle ja go nie widziałem ten. I później spotkałem się na lekcji i mówi, no byłem na tym twoim koncercie. Mówi, jak? Mówi, ja jestem w szoku, jak ci ludzie się do tego bawią. Ale w sensie, że pozytywnie był zaskoczony, a nie, że mówi, to. Czyli był pozytywnie. No, pozytywnie wiesz, zaskoczony, wiesz, że... Bo to był jego pierwszy hip-hopowy koncert, na jakim w życiu był. Kizo, ty podejrzewam, też nie często jesteś w operze. W operze leśnej.